Może byśmy zaczęli ten wywiad od tego, jak Państwo się poznaliście ze swoim mężem, panem Janem Hermanowiczem? Częściowo przez pracę, przez przypadek, ale przez pracę, bo znałam dobrze jego brata. Raczej on mnie znał. I uznał sobie, że byłoby, bo dobrze by było, gdybym znalazła się w rodzinie. A ponieważ byłam wesoła, tańcząca, śpiewająca, więc na każdą zabawę wiejską to nie obchodziło, gdzie grali, gdzie tańczyli, tam byłam i bardzo lubiłam tańczyć ze starszymi panami, bo tańczyli wszystkie dawne tańce. A młodzież już wchodziły ten styl kiwający się, a ja wolałam tańczyć czy polka, czy oberek, czy walczyk, czy co, żeby to było właśnie tak. Jego brat przysłał na zabawę po prostu. Jego tam, do nas na zabawę. No i już z zabawy przyszliśmy, bo to było na wsi, nie było czym im odjechać. To już przeszliśmy, przeprowadziłem do domu, żeby do autobusu gdzieś poczekali do wyjazdu. No i tak się zaczęło i potem przerwało się, rok się poczekało i przypadkiem spotkaliśmy się, bo byłam w Ornecie służbowo w mleczarni, szłam z mleczarni do autobusu czy gdzieś jakiegoś na rynek, żeby było, że będzie okazja pojechać do tego Ząbrowca. No ale on mnie tam spotkał, zaczepił i odwiózł motorem. Tak się zaczęło pomału. Tak się zaczęło i już potem nie odpuścił. Od razu trochę mieszkaliśmy razem, ale no co tam było, w taki pokoik w drugim końcu domu, w tym pokoiku. No to żadnej przyszłości. Było łóżko, stół, parę krzeseł i koniec. To wszystko było. No i w końcu przyjechaliśmy do Ornety. I zamieszkaliśmy w mieszkanku u popa przy cerkwi, w takim pokoiku z kuchenką. Tam jest pewien czas mieszkaliśmy, tam się oboje dzieci urodziło. Rodzice mieszkali na górze obok sali, ale z klatki schodowej wchodziło się na prawo, to było jeden pokój, mieszkanie mieszkała i dalej było wejście do tej domu kultury, do tej sali, tylko było zamknięte to wejście, ale czasem jak coś się działo w tej sali, to siostra otwierała tam te drzwi i myśmy wchodzili prosto na tą salę, tam na ten balkon. Na ten balkon. Z końca, przy oknie. No i zawsze mogliśmy oglądać tak nieproszeni. Ale to się, to jak coś tam takiego, czasem coś się jej oglądało, a czasem nie, ale młodzież przychodziła, ćwiczyła tam. Była czynna sala tam, jakieś robili jakieś spektakle, jakieś przedstawienia. Dzieci przychodziły. Nasza ornecka młodzież. Tak. Tam różne, tylko myśmy nie mieli czasu tam stale siedzieć, pilnować tego. Ale czy jak czasem coś było, to się czasem zajrzało coś. Mąż był miłośnikiem i znawcą i miłośnikiem koni. Jak zawsze mówiłam, godzina trzecia on szedł koniom dać pić, dać obrok, bo potem jak trzeba jechać czy koniom, czy koniowi, taki był zaprzysięgły, czarny taki murzyn. Oj, to był długo ten koń był. Ja mogłam jemu pod brzuchem chodzić,
A jak stał na ulicy, to jak kobieta przychodziła, to chociaż za spódnicę złapał zębami. A mnie nie. Ja mogłam, co chciałam z nim robić. I ja go najprędzej złapałam na pastwisku, bo mąż przychodził, to on wiedział po co. A ja zawsze miałam jakieś skórki chleba w kieszeni, kary, chodź, to on do mnie przychodził, a czasem kostkę cukru miałam. To on do mnie przychodził zawsze, a do męża nie, bo wiedział, że to mąż, to już trzeba iść do roboty. A ja go pogłaszczę, popieszczę i nie biorę do. To dawał mi uzdę, żebym ja mu nałożyła, ja nałożę, to on taki był potem smutny, że tak się zastanawiał, czy warto do mnie przyjść, że mogę go oszukać. Konie są mądre. Tak. Bo w tamtych czasach, zaraz po wojnie, to nie było bogato. To ja pamiętam z czasów swojej rodziny, było biednie, ale ludzie sobie dawali radę. Dawali radę. Przede wszystkim ludzie byli bardziej przyjaźni w stosunku do siebie. Mhm. O, zupełnie inaczej było. Tak jakby zupełnie inny naród był.